Nie no, easy. Witam, witam, witam Was kochani bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski z tej strony, a przed Wami kolejny opening, kolejny unboxing. Tym razem padło na edycję kolekcjonerską gry LX2, czyli najnowszego dzieła, najświeższego dziecka kultowego studia Piranha Bytes, oczywiście autorów równie kultowego, szczególnie w naszym kraju, serdecznego Gotika. W dniu wczorajszym mieliśmy specjalny przedpremierowy stream, albowiem oficjalna premiera ma miejsce w dniu dzisiejszym, a my zaraz przystąpimy właśnie do odpakowania specjalnej edycji, tutaj akurat wyjątkowo na PlayStation 4. Być może taki kodzik również Wam rozdam na jakimś streamie albo przy okazji innej sytuacji, bo i tak jak zaanonsowałem w pewnej infografice w niedzielę, jeśli chodzi o streamy, no poniedziałkowy, wczorajszy, następny, jutrzejszy, środowy i ostatni, piątkowy, co transmisję live będę Wam jeden kodzik na wersję na PC rozdawał. Moi drodzy, zanim przejdziemy do zasadniczej części materiału, w którym to rozpakujemy sobie zaprezentowaną przesyłkę, kilka słów wyjaśnienia, żeby wszystko było jasne, chociaż kto od tylu lat monitoruje mój kanał, ten wie, jaką sympatią darzę wszystkie dzieła mojego serdecznego przyjaciela, pan Kracego. Proszę bardzo, dokładnie tak, pamiętamy. Ja wiem, że to jest takie troszeczkę wszystko serce z drewna. Ja się z tym dawno przeprosiłem, bo uważam, że nikt tak jak właśnie Piranie, może francuskie pająki, nie konstruuje tych otwartych światów pod kątem atrakcyjnej eksploracji właśnie tak jak oni, gdzie dodatkowy, genialny prym wiodą takie aspekty jak rozbudowany, bardzo wciągający, atrakcyjny, nagradzający system rozwoju postaci, klimat czy właśnie wspomniany level design przedstawionych światów, które po prostu chce się odkrywać. Także ja jestem bardziej po stronie Piranha Bytes niż po stronie Gotika, bo ze wszystkimi ich dziełami bawiłem się doskonale. Reasumując, od Gotików przez Rizeny po Eleksy. Moi drodzy, więc tak, na dzień dobry klasyczna obwoluta, która wizualizuje nam zawartość całej tej edycji. Ona jest dosyć bogata, aczkolwiek nie oszałamia, to znaczy ona jest pode mnie, bo zawiera figurkę, wiecie, jak ja figurki kolekcjonować, zbierać, ubóstwiam, wiecie o tym doskonale. Także dobra, ok, tu sobie zdejmujemy, proszę bardzo. To powinno pójść bez problemu. Zawsze. Nie no, easy. No proszę bardzo. Nie było tak źle. No oczywiście tutaj podstawowe kartonowe pudełko, które z każdej strony oczywiście zdobione jest motywami, grafikami z samej gry, utrzymanymi w klimacie właśnie najnowszego programu Alexa, który łączy kilka różnych gatunków, bo mamy klasyczne high-low fantasy, chociaż wolałbym bardziej dark fantasy, no ale mniejsza z tym, oczywiście postapo czy science fiction, w zależności oczywiście za jaką frakcją się opowiemy, czy będą to berserkowie, albowie, morkoni, banici, klerycy, ale też gra w żadnym wypadku nie zabrania nam pozostać tak zwanym samotnym wędrowcem, który będzie sobie solo, że tak powiem, Magellan eksplorował jako Jax. Dobrze, to co? Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Proszę bardzo, no tutaj w zależności czy jest to PlayStation, Xbox czy PC, mamy oczywiście pudełko z kodem w środku, klasyka, wiadomo o co chodzi. Następnie przechodzimy do czegoś, co ja bardzo lubię pod kątem akurat tej wydzielonej kolekcjonerskiej półeczki, czyli Steelbox. I co najważniejsze, z informacją, cóż to jest za gra z boku, bo nie każda gra, powiedzmy, ten napis z boku posiada, jeśli chodzi właśnie o tę wersję
Steel boxowe. Także ja się bardzo cieszę, LX2 sobie tutaj powędruje koło LX-a, jeden z którego było bardzo wiele materiałów, jak i ze wszystkich możliwych gier Pirania Bytes w ramach sentymentalnie gameplayu, wywiadów, analiz, zapowiedzi, tego było zawsze całkiem sporo. No i tutaj dosyć wyjątkowa sytuacja, moi drodzy, bo mamy tak, autorstwa Bjorna Pankracego, Cassandra, piosenki z LX-a 2, oczywiście z tracklistą, no i powiedzmy dwudyskowa oficjalna ścieżka dźwiękowa. Tutaj proszę bardzo, dwie płytki, obwolutka, oryginalny soundtrack. Także fajnie, coś dla naszych serdecznych, przepraszam, melomanów, jak najbardziej, czemu nie? No oczywiście nie mogło, moi drodzy, nie mogło zabraknąć serdecznego artbooka, który oczywiście pewnie klasycznie będzie prezentował różne koncept arty, grafiki. Oczywiście nie pozbawione komentarza twórców co do inspiracji czy ogólnie procesu produkcyjnego. Także tego jest klasycznie sporo. Także tak jak wcześniej mieliśmy coś dla miłośników OST-ków, tak tutaj mamy coś dla miłośników zbierania artbooków. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem zbierania artbooków przez wzgląd na to, iż one bardzo często występują w różnych formatach, różnych gabarytach. Pionowych, poziomych, małych, grubych i gdy miał naprawdę to wszystko rozstawić, to chyba bym to wszystko dawał na sobie, a nie koło siebie. No ale takie tematy się nigdy nie marnują, bo zawsze można je komuś wręczyć, podarować. Moi drodzy, więc tak, co my tu mamy? No mamy temat zasadniczy, bo mamy tu figurkę, także dajcie mi chwileczkę. Proszę bardzo, tutaj zanim przejdziemy sobie do figureczki, mamy tutaj naszyjnik kleryków i mam wrażenie, że biorąc pod uwagę wszystkie jakieś edycje kolekcjonerskie czy specjalne gier od niemieckich Pirani, to powiedzmy to jest taki klasyczny, stały element, bo nawet pan Bjorn zawsze chodzi w tym gotikowym na sobie, absolutnie zawsze. Ja go nigdy nie widziałem, żeby on go po prostu nie miał. Także to jest taka klasyka. Jestem ciekaw, czy ktoś z was ma wszystkie, powiedzmy, właśnie takie, może nie naszyjniki, tak, ale breloczki, z których można oczywiście zrobić pełnoprawny naszyjnik, czy macie wszystkie, bo mam wrażenie, że do każdej edycji takowy był dodawany. No ale moi drodzy, przechodzimy w tym momencie do 23 centymetrowej, dynamicznej, fajnej, szczegółowej figurki. Widzicie ją w tym momencie w pełnej krasie. Oczywiście jest to Alb, tu mieliśmy kleryków, tu mamy Alba, mamy tytułowy LX, tutaj widzę. No i wygląda to bardzo fajnie, bardzo dynamicznie, to znaczy fajnie by było, gdyby można było mieć wybór co do figurki w myśl konkretnego reprezentanta danej frakcji, bo nie ukrywam, że wolałbym tutaj mieć swojego Banitę, który reprezentuje oczywiście pełnoprawne postapo, tak? Albo nie wiem, ktoś z was na przykład chciałby mieć berserka, takiego klasycznego Skyrimowego, póki co mamy takiego crisisowego, futurystycznego przedstawiciela właśnie frakcji Albów tutaj z karabinem laserowym. Wydaje mi się, że ta figurka jest zdecydowanie lepsza od tej z pierwszej części, bo jest bardziej dynamiczna i mam wrażenie, że lepiej wykonana, plus tutaj solidna, konkretna podstawka w tym wszystkim, jakby z jednej części temat zrobiony, czyli no bardziej trwały, bardziej stabilny. Także mi się to podoba, mi się to podoba. Zaraz sobie tutaj gdzieś to postawimy u mnie. Czemu nie? W sumie już sobie tutaj zrobiłem takie miejsce. Wiem, że wy lubicie takie tutaj końcówki materiałów. O, proszę bardzo. Nie najgorzej, nie najgorzej. Moi drodzy, dziękuję wam ślicznie. No i oczywiście tak. Wszystkie osoby, które miały prawo jakby pominąć wczorajszą transmisję, oczywiście każdy live posiadał, będzie i posiada w myśl wczorajszego zapis
publiczny, także zapraszam serdecznie, zarówno pod kątem nadrobienia zaległości, jeśli chodzi o wczorajszą transmisję na zasadach pierwszych wrażeń i początku przygody, jak i no i zapraszam na te wspomniane następne materiały, czyli live jutro i live w piątek. Moi drodzy, no i zobaczymy, czy LX2 pojawi się na mojej liście top 13 gier za rok 2022, bo już powoli coraz więcej programów się tam pojawia, mimo że mamy jakby dopiero dalej pierwszy kwartał tego roku. Serdeczna tarcza, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos!